Witam w kolejnym odcinku o naszym ulubionym programie do obróbki zdjęć, czyli o Darktable. Teraz będziemy zajmować się obróbką podstawową. Tutaj, jak już jesteśmy w ciemni, mamy różne grupy modułów. Tutaj mamy aktywne moduły, czyli takie, które już są na to zdjęcie jakby narzucone, na przykład balans bieli. Następnie mamy ulubione i potem mamy grupę podstawową. Tutaj mamy na przykład tylko 5 modułów widocznych, ale można mieć więcej. Żeby dodać moduł, klikamy sobie tu więcej modułów, na przykład kontrast, jasność, nasycenie. Teraz jest na taki jasny szary, to znaczy, że jest dodany. Jak klikniemy, to wtedy pojawi się gwiazdka, doda się do ulubionych. A jeżeli jeszcze raz, to wtedy będzie taki ciemniejszy szary, czyli będzie nieaktywny, czyli nie będzie wyświetlany tutaj. A żeby wyświetlić wszystkie, które by się pojawiły w tej grupie, to klikamy tutaj, ale to robi bałagan, tu są nasze wybrane moduły. No i co? Zaczynamy. Zazwyczaj ja zaczynam od kadrowania, ale już niech będzie, że po kolei. Włączamy sobie, możemy zwiększyć jasność. Możemy zwiększyć kontrast i jest tu też takie, że jak klikniemy prawym przyciskiem myszy, to możemy to zrobić bardziej tak precyzyjniej. No, nasycenie też można zwiększyć, bo czemu nie? Prosty moduł, kontrast, jasność, nasycenie. Następny moduł to jest kadrowanie i obrót. My nie chcemy kwadratu, chcemy kadrować w oryginalnych proporcjach. To klikamy tutaj. No i mi się nie podoba ta siatka, chcę ją zmienić na 1/3. O, teraz jest pięknie. Możemy tutaj sobie właśnie przekadrować to troszeczkę. Ale przed kadrowaniem często też możemy użyć wyrównania. Gdybym na przykład chciała wyrównać, to tutaj mogę sobie zmienić tak kąt, obrócić sobie. No teraz to przesadziłam, lepiej może używać tego. Ale jak kliknę dwa razy lewym, to mi się zrobi na zero. Gdybym chciała na przykład, żeby ta linia była prosta, to mogę sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wzdłuż niej poprowadzić taką linię. I mówię, ta linia ma być pozioma. I on wtedy ten program obróci tak, żeby to było poziome. Ewentualnie mogłabym powiedzieć, ten spinacz, tu ma być pion, tak jak jest ten spinacz. I wtedy obróci się tak. Tu ewentualnie możemy sobie zmienić, tak? Możemy w kwadrat kadrować, w jakieś inne tutaj proporcje, ewentualnie swobodnie. I mamy oryginalne zdjęcie, znowu nam się coś pomniejszyło. Okej. Możemy też mieć złoty podział. Możemy jeszcze dodać złotą spiralę i wszystkie, i odbić ją w poziomie, w pionie i tak dalej. Dobra, kadrowanie już skadrowaliśmy. Co jest następne? Ustawienie. Tu możemy obrócić sobie całkowicie. Fajna opcja. Świetna ekspozycja. Co tu mamy? Możemy sobie zmniejszyć czernie, czyli że czernie staną się szarościami, albo je jakby pogłębić, czyli że więcej rzeczy staje się czarne. Możemy też tutaj ekspozycję rozjaśnić, czy jakby rozszerzyć ten histogram. To się różni trochę od jasności. Bo... A co to jest histogram? Przecież tu już mówiliśmy w fotografii bez lipy, co to jest histogram. Ale ktoś nie oglądał fotografii bez lipy? Na osi pionowej mamy jakby ilość pikseli, która ma określoną jasność. Na osi poziomej jest jasność. Co ty ziewasz sobie? Po lewej stronie są ciemniejsze rzeczy, tak? Lewa krawędź to są zupełnie czarne. Po prawej stronie są zupełnie białe, no i tutaj są jasne. Im wyżej ten wykres sięga, to znaczy, że tym większy obszar zdjęcia jest pokryty przez daną jasność piksela. No i to jest rozłożone na 3 kanały kolorami. Widać, że tu jest taka górka i prawdopodobnie ta górka odpowiada jakby za ten placek zieleni. Jest określona jasność, kolor i tutaj jest dużo tych pikseli, więc jest górka. Tak samo widać, że tutaj są czerwienie, jest mały obszar czerwieni, ale bardzo jasny i to jest prawdopodobnie ta górka na kanale czerwonym. Możemy sobie odhaczyć, że tutaj jest jeszcze skala liniowa i skala logarytmiczna, na której w sumie najlepiej widać. No i tu kolejne kanały możemy sobie odznaczyć, żeby były lub nie wyświetlane. I jak właśnie wstawiamy ekspozycję, to widać, że cały ten wykres się jakby ściska
ku ciemniejszym, jeżeli zmniejszamy, lub się rozciąga ku jaśniejszym, jeżeli zwiększamy ekspozycję. Natomiast jeżeli zmieniamy jasność w kontrast jasność-nasycenie, to cały wykres nam się przesuwa, więc jest to trochę inne działanie. No i co? Balans bieli, ważna sprawa. Jak aparat nam automatycznie dobierze, to fajnie, ale jak nam automatycznie nie wybierze, to mamy presety, mamy na pochmurny dzień, na światłożarówki i widać generalnie, że to zmienia nam temperaturę zdjęcia. Możemy też każdy z ustawień sobie lekko skorygować, że na przykład chcę zrobić to troszeczkę chłodniej albo troszeczkę cieplej. Zafarb, no to nam określa jakby stosunek zieleni do reszty barw. Czasami właśnie jak, szczególnie nie wiem, przy jakichś świetlówkach czy coś, warto tym pokręcić, żeby uzyskać ładne, naturalne kolory twarzy, skóry. No i to by było tyle, tak? Tutaj możemy właśnie tymi suwaczkami sobie praktycznie od A do Z zdjęcie obrobić, takie, które nie wymaga zbyt wiele obróbki. Tutaj jeszcze zapomniałem, można sobie to obniżyć, żeby więcej, na większym obszarze to zdjęcie pokazać. Tu już, jak Marysia o tym mówiła, mamy historię, możemy się cofnąć do dowolnego momentu tej obróbki. No i tyle. To do zobaczenia w następnym module.